Dobry wieczór, szczęść Boże, a może dzień dobry. Bardzo serdecznie Was, kochani, witam kolejnego wieczoru naszych adwentowych spotkań. Jak zawsze bardzo się cieszę, że znowu otworzyliście mi drzwi, że znowu mogę usiąść przy Waszym stole, że znowu, mam nadzieję, wypijemy jakąś dobrą herbatę, a przede wszystkim, nade wszystko, poczytamy wspólnie Pismo Święte i pomodlimy się tym słowem Bożym. Moi drodzy, chciałem tylko na początku, jeszcze w ramach naszych spotkań przyjacielskich, podziękować za wszelką troskę. Ja nie jestem chory, nie mam żadnej chrypy, tylko bardzo często nagrywam dla Was to odcinki rano, tak jak dzisiaj, bo potem w ciągu dnia już nie mam jak. Dlatego właśnie czasem mam taką jeszcze poranną chrypę, ale wszystko jest w porządku. Bardzo dziękuję za troskę i wszystkie przepisy na zdrowe gardło. Naprawdę na ten moment nie potrzeba. Kochani, jesteśmy ciągle w zwierzęciu. Ciągle sobie oglądamy różne zwierzęta. Oczywiście tylko kilka z tej całej masy, które musiał Noe zabrać na arkę. Dzisiaj sobie zobaczymy kolejnego ptaka, chociaż takiego może trochę nieoczywistego ptaka. Dlatego, że dzisiaj zobaczymy sobie koguta. Bo kogut na pewno razem z panią kogutową, czyli skórą, musiał być na arce. A mamy fantastyczny fragment w Ewangeliach. O kogucie i też niezwykłą prawdę, która z tego, z tego płynie. Proszę, otwórzcie sobie Ewangelii Świętego Łukasza, 22 rozdział, od 54 wersetu, i wspólnie ten tekst przeczytajmy. Posłuchajcie. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła, i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, nie znam go kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł, I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł, Człowieku nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić, na pewno i ten był razem z nim, i jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo pana, jak mu powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Moi drodzy, to jest jedna z najbardziej chyba przejmujących scen z życia świętego Piotra i też z jego relacji z Panem Jezusem. Bardzo Was zachęcam, żebyśmy czytali właśnie tę wersję Ewangelii świętego Łukasza. To wydarzenie oczywiście jest opisane również u Marka, Mateusza i U Jana wszyscy opisali to zaparcie się Piotra, ale Łukasz, <laughs> jak to Łukasz, on jest zawsze najbardziej taki wrażliwy na takie jakby to nazwać, takie bliskie i takie czułe elementy, zaznaczył coś, czego nie ma w innych Ewangeliach. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli chyba trzy rzeczy w tym kogucie, czyli żeby ten kogut w naszej arce nas poprowadził do trzy rzeczy, jakoś oczywiście kręcące się wokół jednego tematu, ale na trzy różne sposoby. Otóż, kochani, ten kogut w tej Ewangelii to jest oczywiście symbol pewnego rodzaju zorientowania się, że jestem człowiekiem słabym, że jestem człowiekiem znacznie, znacznie słabszym niż myślałem. Nie ma to nic wspólnego z poniżaniem siebie, z oskarżaniem siebie, do tego jeszcze wrócimy potem na końcu, ale jest to taka świadomość tego, że naprawdę nie jesteśmy mocni, że naprawdę mimo wszelkich naszych wyobrażeń i przekonania o naszej sile, szczególnie w naszej wierze, nie jesteśmy mocni. Ten piejący kogut pokazuje Piotrowi, że tak powiem, jaka jest jego właściwa sytuacja duchowa. Kochani, zawsze, kiedy sobie czytam ten fragment, kiedy sobie myślę w ogóle o takim uświadamianiu sobie własnej grzeszności, to mi się przypominają różni święci, którzy zawsze pisali o sobie, że są największymi grzesznikami. I nie pisali tego wtedy, kiedy byli rzeczywiście w jakiejś tam, nie wiem, bardzo złej sytuacji, kiedy bardzo grzeszyli, tylko zazwyczaj pisali te teksty, kiedy już dawno wszystkie swoje grzechy porzucili, kiedy wydawałoby się, że żyli totalnie święcie i nie upadając w żadne występki, w żadne grzechy. I właśnie wtedy. Pisali, nie ma gorszego, że tak powiem, na świecie oprócz mnie. Najbardziej tutaj zawsze mnie porusza święty Augustyn. Nie pamiętam już, gdzie on to napisał, ale Augustyn pisze o sobie, że jest zdolny, i to już było w czasie, kiedy naprawdę Augustyn był już bardzo świetnym człowiekiem, że jest zdolny do każdego grzechu. Że mógłby spokojnie popełnić każdy grzech na świecie. Ale to nie chodzi o jakieś tam takie nieistotne rzeczy czy tam małe grzeszki. Tylko Augustyn tam wymienia naprawdę największe zbrodnie świata: zabójstwo matki, innego rodzaju jakby no, takie grzechy, które rzeczywiście, nie wiem, no, wołają o pomstę do nieba. I Augustyn pisze, że on jest zdolny do każdego z tych grzechów, że to w ogóle żaden problem. Że jedyny powód, dla którego ich nie robi, to jest łaska pańska. To po prostu Pan Bóg go trzyma, żeby on tych grzechów nie robił. Kochani, nie ma nic gorszego w chrześcijaninie niż takich chrześcijanin, które mówi, ja tam potrafię walczyć z grzechem, bo już walczę z nim całe życie i już się na tyle wyrobiłem, jestem na tyle mocny, że już kiedyś to prawda upadałem, ale teraz już nie upadam. Kochani, strzeżcie się takich ludzi. Ludzi, którzy, no właśnie, nie są zdolni do jakichś grzechów. I nie chodzi oczywiście o to, że mają je popełniać, nie, tylko człowiek rzeczywiście nawrócony, człowiek, który rzeczywiście może powiedzieć, ze złem wygrywam w moim życiu, to jest człowiek, który mówi, ja z niczym nie wygrywam. Pan Bóg wygrywa z moimi grzechami. Kochani, my bardzo często sobie mówimy, że kiedy nadejdzie ten czas, kiedy mnie się na przykład przestanie chcieć jakichś grzechów, kiedy nadejdzie ten czas, kiedy ja już nie będę chciał robić tego albo innego? Otóż uwaga, bardzo możliwe, że nigdy nie nadejdzie, że te pokusy, te chęci będą do końca życia. I tylko ktoś, kto trwa przy Panu, może wejść w taką sytuację, w której to się nie wydarzy. Jest też taki bardzo piękny test, tekst. Świętej Katarzyny ze Sieny bodajże, gdzie święta Katarzyna miała, już nie pamiętam, może to była Teresa Wielka, przepraszam, ale nie pamiętam, któraś z tych wielkich świętych miała taki moment, kiedy bardzo ją oblegały takie myśli nieczyste, ale po prostu jakieś okropne i ohydne. Po prostu miesiącami, na każdej modlitwie, na każdym byciu z Panem Bogiem, w ogóle w każdej sekundzie życia, po prostu była atakowana jakimiś strasznymi brudami i bardzo płakała przed Panem Jezusem. Że dlaczego tak jest? Nie wchodziła, co prawda, w te grzechy, ale była niezwykle nękana nimi, była przekonana, że to jest jej brudny umysł, jej brudne serce, i tak I bardzo przepraszała Jezusa, bardzo pokutowała, bardzo. W ogóle nie, nie chciała się z nim spotykać w pewnym momencie, bo była przekonana, że nie jest godna. I wtedy Pan Jezus jej się jakoś tam pokazał, objawił w jej sercu i powiedział, mówi Słuchaj, Tereso czy Katarzyno, bo już nie pamiętam, a czy ty, kiedy to się wszystko dzieje, to tęsknisz za mną bardzo i czy to powoduje, że chciałabyś mnie kochać jeszcze bardziej, bo wiesz, że mnie kochasz za mało? Ona mówi tak, a Pan Jezus mówi, no to wszystko jest w porządku. Czyli zobaczcie, Pan Jezus nie mówi, w porządku będzie wtedy, kiedy nie będziesz tego doświadczać. W porządku będzie wtedy, kiedy w tym wszystkim będziesz szukać i będziesz tęsknić za mną. O to mi chodzi. Otóż, kochani, człowiek mocny to jest człowiek mocny bliskością z Bogiem. Nie tym, że nie doświadcza już żadnych trudności, pokus, nie tym, że już ma siłę do odparcia po prostu wszystkiego, co tylko przyjdzie na niego. Nie, to robi Pan Bóg w tym człowieku. To, czego doświadczył Piotr, to właśnie tego. Był wcześniej przekonany, że on będzie wierny i będzie kochał ponad wszystko. Jezus mu powiedział bardzo prosto. Piotrze kogut nie zapieje, a trzy razy. Się mnie wyprzesz. To jest, kochani, pierwsza rzecz. Druga rzecz. Myślę w ogóle, no chyba najistotniejsza. Dlatego właśnie czytamy ten fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Tylko tyle nam napisał Święty Łukasz. Nie ma tego spojrzenia ani u Marka, ani u Mateusza, ani u Jana. Tylko Łukasz napisał. Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Nie napisał, co było w tych oczach. Nie napisał, czy Jezus coś powiedział. Nie. Tylko spojrzał na Niego. Jestem przekonany, tak jak zawsze, że to było u Pana Jezusa spojrzenie po prostu pełnej i całkowitej miłości. Nie spojrzenie, a nie mówiłem. Nie spojrzenie, no i co teraz? Tylko spojrzenie, Piotrze, nie załam się tym. Piotrze, żebyś nie uwierzył, że to jest prawdziwe Twoje imię. Piotrze, kocham Cię dalej. Otóż, moi drodzy, wtedy, kiedy zobaczymy tę naszą słabość, naszą grzeszność i tak dalej, nie wolno nam patrzeć na nią samym, nie wolno nam patrzeć na nią bez Jezusa, nie wolno nam patrzeć na nią bez kontaktu z nim, bo inaczej pójdziemy w samo oskarżenie, pójdziemy w coś, co się potem przydarzyło Judaszowi, czyli w takie samo oskarżenie, które doprowadziło wręcz do odebrania sobie życia. Na własne grzechy, na własne słabości, na własne zdrady, na własne zaparcia się Boga, na własne odejścia od Niego wolno patrzeć tylko i wyłącznie ze spojrzeniem Pana Jezusa. Bo on specjalnie się obraca, żeby zostawić Piotrowi te swoje oczy w oczy, w których było, Piotrze, pamiętaj, kocham Cię, choćby nie wiem co. I ostatnia rzecz, Kochani, o tym już pewnie mówiłem wiele razy, ale to jest jakiś skutek tego, co Wam do tej pory mówię w tym odcinku. Konie bardzo ważne jest, żeby rozróżniać właściwe samooskarżanie się i widzenie prawdy o sobie od tego pochodzącego od zła. Bardzo prosty jest mówić, sposób, jak to odróżniać. Jeżeli jakiekolwiek wyrzuty sumienia, jakiekolwiek y, widzenie własnych grzechów, nazywanie ich, y, nawet widzenie ogromu własnego zła prowadzi do samooskarżenia, do samoodrzucenia, do nękania się, że tak powiem, tymi grzechami, na pewno, daję wam gwarant na to, na pewno pochodzi to od złego. Wyrzuty sumienia, które pochodzą od Ducha Bożego, bardzo częsta rzecz, Duch Boży, który wzbudza w nas prawdę o naszej grzeszności, zawsze prowadzą do tego, że mamy ochotę się zmienić i być lepszymi, a nie oskarżyć się, potępić się, zgnoić się, mówiąc brzydko. Duch Święty zawsze, kiedy pokazuje prawdę, to po to, żeby nas pobudzić do... Życia, żeby nas pobudzić do zerwania z tym, żeby nas pobudzić, do... daje nam jakby energię do tego, żeby to zrobić. Inaczej to zawsze pochodzi od złego. <laughs> I trzeba takie samo oskarżenia, traktować po prostu jako pokusę. Nie mówić sobie, co zrobić, żeby tego nie doświadczać. Zły będzie cię w ten sposób kusił i nie zastanawia się, co zrobić, żeby tego nie doświadczać. Tylko traktuj to jako pokusę, a z pokusą nie gadamy, tylko ją odrzucamy. Czyli kiedy pojawia się <laughs> samo potępiająca myśl, samopotępiające jakieś takie oskarżenie siebie, to po prostu to myślenie odrzucasz i wrzucasz do kosza jako myśl od złego. Natomiast prawda o tym, że jesteś grzeszny i to cię wzywa do nawrócenia, tak. Ona pochodzi od Ducha Świętego i ona cię pobudza do zmiany twojego życia. Kochani, najważniejsze w tym wszystkim, w tym kogucie, ten kogut to jest znak oczu Pana Jezusa. Ten kogut pijący odwraca oczy Piotra, od jego grzechu, od jego słabości, od jego zdrady i zwraca te oczy ku Panu Jezusowi, żeby tam spojrzeć. Miejcie koniecznie koguta na swojej arce, który wam będzie o tym przypominał. Pomódlmy się. Jezu drogi, daj nam dzisiaj zobaczyć twoje oczy. Pozwól nam zobaczyć to spojrzenie pełne miłości, szczególnie tam gdzie sami siebie oskarżamy, odrzucamy, gdzie sami siebie potępiamy. Daj nam Twoją miłość, Twoje przekonanie o tym, że chcesz być z nami pomimo wszystko, że kochasz nas właśnie w tym grzechu, właśnie takimi, jak, jacy jesteśmy. Jezu, pozwól nam zobaczyć to Twoje niewiarygodne spojrzenie. Niech tak się stanie. Amen. Daj czoło, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpij dobrze, niech to będzie noc pełna spojrzenia Pana Jezusa. Do usłyszenia jutro. Dobranoc.